Cześć, witajcie w Laponii. Podkarpackiej co prawda, ale jest. Nasypało tego śniegu, no kurde. A to już chyba topnieje, bo z dachu leci. Ale ciężko przejść. I znowu będzie ciapa, jak to stopnieje, no kurcze. A jakby tego było mało, to nie dość, że jest tyle śniegu, to jeszcze nie ma prądu. Ciekawe, czy to linię oberwało? Czy tylko u mnie? Idę właśnie do skrzynki sprawdzić. O, dzisiaj widzę, łopatowania mnie czeka mnóstwo. Ale fajnie to wygląda, nie? Przyznacie. Bieluteńko. Śniegu, tak żeby was nie skłamać, myślę, że 10-15 cm, tak około. Przyjmijmy średnio, że 12, no. Mam takie lekkie déjà vu, drodzy widzowie. Tak jakby to już z miesiąc temu było mniej więcej. I wtedy też mnie ręce bolały od łopaty. No więc chyba poloneza czas zacząć. No wygląda to urokliwie bardzo, ale żeby to się utrzymało. Kurczę, tutaj mi sosenkę trochę poprzechylało. Cześć pierzaki! Jak tam, zdziwione? Gdzie macie bałwanka? Co? Nowa rzeczywistość, co nie? Wczoraj ciapa, dzisiaj śnieg. A ty, brudny Harry? Zmykaj tam. Zaraz coś tam będziemy zajadać. I śnieg już topnieje, popatrzcie. Drzewa z powrotem. Sosny zielone, wszystko pospadało. Ciapa się robi. Ale najgorsza sprawa to jest to, drodzy widzowie, że ja wam chyba tego filmu dzisiaj nie zmontuję. Bo od rana nie mam prądu. Jest godzina 14:30, a ja dalej bez prądu. Więc chyba dopiero jutro ten filmik wpadnie. Przestańcie krzyczeć. No niestety. O nie! Prawie mi kibelek rozwaliło. Patrzcie, jaki ciężar śniegu, aż mi całą gałąź tutaj złamało i spadła na ten. Ajajaj. Kurde, i to taka sroga ta gałąź. No, ciężki ten śnieg musiał być. I to nie taka cienka gałązeczka, powiem wam, złamała się. To taki dosyć duży konar. Już drugie karmienie dzisiaj, bo przez ten śnieg one nie mogą sobie nic poznajdywać i tak chodzą tylko tymi odśnieżonymi ścieżkami i próbują coś szukać. Więc stwierdziłem, że dzisiaj je dwa razy nakarmię, a co tam. No i za waszą namową, bułki jak widzicie nie moczę, tylko pokrojone, takie im daję i też fajnie znikają. No i mamy kolejny dzień, drodzy widzowie, niedziela. Wczoraj dosyć późno włączyli ten prąd, gdzieś już jak się ściemniało, więc już nic nie kręciłem dla was.
Materiału też miałem za mało na odcinek, więc wybaczcie. Ale powiem wam, nie wiedziałem, że człowiek może być tak uzależniony od prądu. Jestem w ciężkim szoku. Jak... No co bym nie chciał zrobić, to generalnie brakowało mi prądu. Dobra, zrobię tam jakąś zatyczkę, chciałem taką zrobić. No piła nie działa. No to coś krętarką porobię, no nie naładowana. No i tak bez przerwy, co bym nie chciał wczoraj zrobić, to coś mnie blokowało, bo brakowało prądu, więc chyba będę musiał pomyśleć nad tym tematem i w jakiś generator się wyposażyć. Bo to jest coś przerażającego, jak nie ma prądu. Pomijam fakt, że no, ogrzewanie w domu też nie działało, bo pompki, piec, wszystko niestety prądu potrzebuje. Więc będę musiał się na pewno zaopatrzyć w jakiś generator i ten problem na przyszłość rozwiązać. Dobra, chodźmy tam. Ja pousuwałem te jajka od gołębi, a dam im chwilę wytchnienia, bo bez sensu, żeby... Przepraszam, bez sensu, żeby całą zimę siedziały na jajkach. Niech sobie trochę odetchną przed sezonem lęgowym. Tu się mokro zrobiło, bo ten śnieg zacinał bokiem, nawrzucało tego śniegu tutaj i patrzcie, jakie błoto teraz tutaj jest. No, też będę musiał coś pomyśleć na wiosnę, jak ten problem tutaj rozwiązać, bo to nie fajnie wygląda. Ale widzę, że winerka znowu siedzi. No nie mów, że znowu jajka zniosła. Kurde. Muszę to sprawdzić. Przepraszam was na momencik. Uciekaj stamtąd. A nie, dobra, przepraszam. Tu ma jednego maluszka. Oszty. Tu miała jednego maluszka, tak. Tutaj już nie zdążyłem zabrać jajek i się wykluł, natomiast tu zabrałem. Tu nie ma, tu siedzą tylko te młodziki, one się tu chowają. Właściwie to nie młodziki, to jest ta parka. Młodziki są... O, tu jest jeden i tam jest drugi. To jest ta parka. Tak więc winerki mają tego jednego malucha i to zostawimy. Natomiast resztę jajek, jak tylko się gdzieś pojawiają, od razu likwiduje. No, muszą te gołębie mieć chwilę przerwy przed sezonem. Niech one sobie odpoczną, a nie tylko siedzą na jajkach całą zimę. Bez sensu to w ogóle. Pomijam fakt, że im się popierniczyło wszystko, nie? W związku z tą pogodą, ale... No właśnie. A to jest genialna scena, jak one się kąpią. Jeszcze jak nie było śniegu, to w kałuży wszystkie tak fajnie się kąpały. Teraz i w śniegu, i w kałuży, ale strasznie mi się to podoba, jak one się myją. Spróbuję podejść bliżej. Tak, żeby ich nie płoszyć. Jeszcze jedna ważna kwestia. Tak jak wam wcześniej mówiłem, zlikwidowałem 3 najbardziej agresywne perliczki. I popatrzcie. Coś, co nie byłoby do pomyślenia wcześniej. Bo jak perliczki... Jak tylko rzuciłem jedzenie, to perliczki wszystkie odganiały kury i same tylko jadły. Teraz sytuacja na chwilę się unormowała. Wiadomo, ja to obserwuję. I jak tylko będzie coś na rzeczy, to dalej będę działał. Ale teraz bez problemu jedzą z kurami. Kury nie uciekają. Najśmieszniejsze było to, że indyki, gęsi, kaczki, kury, wszystko uciekało, jak perliki wpadały, nie? Na jedzenie. A teraz one spokojnie, tak jakby w symbiozie żyją i jedzą sobie wszystkie naraz, więc... Jest to jakiś plus tej sytuacji. No ale niestety te 3 agresywne musiałem zlikwidować. Kurczę, fajnie by było mieć tu staw, powiem wam szczerze, dla tych gęsi. Tylko... One by się wtedy kąpały na maksa. W takiej kałuży. Ale jadą z koksem. To gucio najbardziej. Gdzieś się pielęgnuje. Właśnie, jedno pytanie do was. Czy jakbym rozdzielił część gęsi, na przykład z kaczkami staropolskimi, to nie będzie problem, że ten kaczor staropolski będzie próbował kryć gęsi, albo na odwrót, że gucio będzie próbował kryć jego kaczkę? Podpowiedzcie mi w komentarzach, bo nie mam pewności co do tego, a pasowałoby mi właśnie w ten sposób ich rozdzielić. Kaczka staropolska i na przykład gęsi garbonosy,
a w drugim by były gęsi landesy, ta biała gąska i do tego kaczki francuskie. Tak by mi to pasowało, jeśli chodzi o rozdział, tylko musicie mi podpowiedzieć, czy tak się da, czy to nie będzie problemem. O, Waluś się wygłupia. Trochę ten odcinek dzisiaj taki, żadnej pracy nie było, więcej gadania, ale no taka pogoda, drodzy widzowie. No widzicie, ciapa jest, jak nie wiem, przyznam szczerze, o, w takiej ciapie to mi się nie chce nic robić. To człowiek woli w domu posiedzieć i coś w domu porobić, niż tutaj, kurczę, w błocie się babrać. A ten śnieg, no niestety, topnieje. Wczoraj było super rano, a dzisiaj już wszystko topnieje, plucha, ciapa. I tak to wygląda. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, drodzy widzowie. I do następnego odcinka. Cześć!